Zabieg faceliftingu służy do tego, żeby usunąć nadmiar skóry, który pojawia się z wiekiem u każdego z nas. Ten proces niestety postępuje z czasem, ale możemy na szczęście część tych efektów starzenia usunąć i odmłodzić dzięki temu twarz. Zabieg faceliftingu polega na tym, że z cięć zlokalizowanych zazwyczaj w okolicy przedusznej i za małżowiną uszną odwarstwiamy całą skórę tutaj aż do na policzek. Ta skóra dzięki temu jest podatna na naciąganie. Podciągamy tę skórę w kierunku ucha, nadmiar skóry usuwamy, dzięki czemu twarz staje się gładsza i usuwamy ten nadmiar skóry, który powoduje, że twarz wydaje się nam starszą. Dzięki usunięciu nadmiaru skóry twarz staje się młodsza, skóra staje się gładsza. Dzięki temu osoba wydaje się, że jest dużo młodsza.